Witam Was, bracia i siostry, w sercu Maryi. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Wszechmogący, wieczny Boże, przebacz pokutującym, okaż miłosierdzie nad błagającymi Cię, a racz zesłać świętego anioła z niebios do błogosławienia i poświęcenia tego popiołu, aby się stał zbawiennym środkiem dla wzywających Twego świętego imienia. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech ten wielki post będzie dla mnie umocnieniem na drodze wiary. Nie pozwól, aby zmiażdżyła mnie pokusa. Niech za każdym razem, gdy upadnę, uratuje mnie Twoje nieskończone miłosierdzie. Okryj mnie, Panie, swoim miłosierdziem według Twojej hojności. W ogromie Twojej dobroci zamień w proch to, co powinno umrzeć dla mnie. Panie, podtrzymujesz mnie i wszystko uświęcasz. Błogosławisz każdemu dobremu postanowieniu i każdej pokucie. Dzięki Tobie zdolna jestem do modlitwy i pokornego uklęknięcia przed Twoim majestatem. Zgięte kolana i złożone ręce niech będą wyrazem mojej służby i gotowości do podjęcia trudu, który mnie czeka. Dobry Jezu, czuwaj przy mnie przez 40 dni, abym i ja mogła czuwać nad sobą. Ulecz przez zbawienną pokutę wszystkie moje grzechy i zranienia. Tobie oddaję cały ten czas, abym mogła na końcu wyznać wiarę w Ciebie i z radosnym okrzykiem zawołać: chwała Tobie na wieki. Amen. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże.